Ale pojechał. Uu, to będzie fajna ryba. 20 dałem sobie. Nic grubiej, bo to nie ma sensu najmniejszego. No, ten będzie fajny. O. Ale okonicho. Ja muszę go powolutku. Jest naprawdę kaban. No, o, coś czuję, że było branie. No, jest. O, trzeba poczekać i siedzi. Cześć, witam Was moi drodzy. Następna moja wyprawa spinningowa. Dzisiaj Śląskie Morze. Przepiękna woda. Lubię tutaj okonie łowić. Ciekawe jak mi to wyjdzie. Wziąłem z sobą trzy wędki, dropshot, obrotówka, ultralighta. No i będę obławiał. Próbował jakieś grubasy dorwać, jak się uda. Już jest początek września, więc najwyższy czas, żeby te okonie zaczęły wreszcie żerować. Pogoda przepiękna. Oby jakaś burza się nie przykulała. Tam takie ciemne chmury, ale mam nadzieję, że to do wieczora wytrzyma i uda się coś fajnego złowić. Trzymajcie za mnie kciuki. O! Na razie największy dropa. Fajny. Taki. No jakaś szansa jest. Jeszcze jakiś weźmie. Ale go długo holowałem z daleka. Bardzo daleko biorę. Ale branie. Jest. Do góry wędkę, bo to zielsko. A dropa. A następny fajny. Zobaczcie, jaki ładny. Super. Ale bardzo daleko. Tak. Pięknie. I po rybie. A nie da rady ich przyciągnąć. A one tam biorą właśnie. Tam daleko gdzieś. Za horyzontem. O, jeszcze wisi. Myślałem, że spadł. Ale było ciężki hol. Taki, zobaczcie. No niestety, moi drodzy, urwałem. Ale da się jakieś ryby złowić. Wiążę na nowo. 20 by trzeba było. O jest. Nie będę dawał grubo. Ja to 24 za dużo. O, 20 damy. A delikatnie. Długi przypon. Dwa fajne udało się złowić. Ciekawe jak pójdzie dalej. Wody przybrało, tego zielska nie widać. A te okonie się tam trzymią. Dobra, teraz te małe haczyki się rozginają, ale są najlepsze. Przynajmniej jak w C
coś wejdzie, to bez problemu to wyciągnę. Też dużo ich nie zostało. Kilka, cztery. Trudno. Dwudziestkę dałem sobie. Nic grubiej, bo to nie ma sensu najmniejszego. Nie są aż takie wielkie ryby tutaj, że się aż tak przejmować. Ładnie to ściągnąć. Dobra. Teraz lecimy z tematem. Jeszcze ciężarek. Nie wiem, taką siódemeczkę jeszcze mam. Gdzieś na pewno. Z dropshotem to ogólnie się nie przygotowałem. Zestawów za dużo nie mam. To jest jaki? 7. Dobra, mamy siódemeczkę. Dobra, jaskółeczkę. Kurczę, dużej nie mam, bo ostatnia. Pan fajnie biorą na to. Jakieś tam zużyte się pewnie jeszcze znajdzie. Cyk, zestaw gotowy. No daleko ta ryba. Jest. Ale ładnie przywalił. Dropshocika. Nieduży. Przynajmniej czysto tutaj. Tamto się męczyłem. Zobaczcie. Taki okoń. Ładny. Piękny. O, super rybka. Siedzi. Daleko trzeba śmigać, żeby te ryby złowić. Blisko nie biorą. Ale pojechał. To będzie fajna ryba. Ale pojechało. Ciekawe co to będzie. Albo mi się wydawało, ale zabrało dobrze. Ciężko powiedzieć, ale idzie ciężko. Siatkę. Taki sobie, nawet podbierać nie był po czym, ale już ładny. Zobaczcie takiego. Nawet nie trafił, ale kolory piękne. Się z boku gdzieś złapał. Tak. Uciekać do wody. Dobra, łowimy, bo brania są. Tylko spadł i zaraz. Pach. Teraz na pusto. O, jest. Wielka, a to będzie mniejszy. Przy brzegu wzięło to. Thank you.
Siedzi. Ale walą na dropa. Jeden za drugim. Lepszy. Może jakiegoś fajnego się uda złowić dzisiaj. Ten już fajny, zobaczcie. No, wpadło. Piękne branie. A to mały będzie. Się wbiło. Gumę oddaj. No, zobaczymy, czy następny przywali. Jest. Oj, spadł. Spadł, następny wziął. On fajniejszy będzie. Oj, fajny, fajny będzie. Walczy ładnie. O, ładny. Chyba najlepszy. Patrzcie na tego. Piękny. Tak. Dobra, następny rzut. Ten blisko wziął, ale nic, wolę daleko. O, już było, zobaczcie. Jakie branie. Ino wpadło, ale ten nie będzie duży. O, teraz walczy głową. Ciężko ocenić z tak daleka. Taki mały. Czy one tam na całej długości, czy tylko się trzymią w jednym miejscu? No, chyba bardziej się na lewo trzymią. To się nic. Się bardziej na prawo i bez brania. O, jednak. W samym dnie. No, już fajnie gnie. Może być fajny. Nie, to myślałem. Nie wyjeżdża mi to jest. Teraz zaczyna walczyć. Ale kurczę jazda. Następny. Ale taki sobie. Dobra, następny rzut. Trochę zeszło, może tam przywali. Do dna spadło. O, branie, ale to mały. Nawet nie będę ciął. O, znowu. Też mały. Jest. nie duży.
Ten to wlazł w zielsko i już go nie wyciągnę, może wyjdzie. Chyba nie wisi, wisi jeszcze. Coś tam wisi. Ale biorą dzisiaj. Mały będzie. Nie walczy. Idzie jak pocisk. Taki sobie w nos dostał. Taki. Tam jakaś rybka nawet się rzuciła. Sprawdzam teraz na takie małe przynęty od ropszota. Haczyk bardzo delikatny dałem. O, było. Jest. Ale przywaliło na to pięknie. Oj, spadł. No nie. Szkoda. Ale przywalił pięknie. A coś już tam obkładało. Chmurno się zrobiło. Może znowu zruszyłem. Jest. O, przy samym brzegu teraz. A ten duży nie będzie. Ten pierwszy był fajniejszy. Ale spadł niestety. Teraz na imitację rybki. Czym? Daleko. Fajnie wpadło, może tam coś trafi większego. Widać, chcą dzisiaj brać. Mam nadzieję, że to będzie fajne. No, ten będzie fajny. O. Zebrał. Pięknie. No i udało się złowić. Zaraz wam pokażę takiego grubszego okonia. Może nie jakiś wielki, ale już fajny. Zobaczcie. Taki. Na dropshota. Zobaczcie. Bardzo daleko biorę. Ciężko się rzuca. Delikatnie. Na dropshota.
trzeba zmienić tą przynętę, rozszarpana, gumka do wymiany, zobaczcie jak ona wygląda, przemielona przez zęby okoni. Damy co innego, spróbujemy. Nie wiem czy jeszcze mam jaskółkę, szukam jakiejś jaskółki, może się gdzieś tu schowała jakaś, mi się już skończyły, gdzieś może być jeszcze jakaś szczajona. Mam jeszcze jakąś, proszę. Spróbujemy teraz na jaskółkę. Czy na jaskółkę też fajnie tłuką. Dobra, lecimy z tematem. Teraz jaskółeczka. Delikatny dropshot. 7 gram. Kurczę, ten wiatr ciągle na te zielsko znosi. Jest, ale branie na jaskółę. Mam nadzieję, że się nagrało pięknie. Ale przywaliło z daleka. Może będzie lepszy. Fajniejszy. Haczyk mam miękki, też nie mogę za szybko holować te ryby. Ale fajnie wzięło. Pięknie. Idzie tu gdzieś na bok, to może być fajniejsze. O, ładny. Takie to tak. Zobaczcie, pięknie. Piękny. Chyba największy. Trzeba go tutaj scholować, bo haczyk delikatny. Też się tam gdzieś zaczepiło. O, i to jest to. A, wyszło. Jest. Udało się. I taki. Taki. Zobaczcie. Taki fajny. Na dropshota coś się dzieje. Takie okonie największe na razie. Ale liczę, że może uda się jakiegoś grubszego dorwać. A to jest to naprawdę ładne. O, ja upuszczam. Nałowiłem tych okoni już naprawdę dużo. Wszystko na dropshota. I to z daleka. Bardzo fajny biorą, chociaż trzeba z przynętami kombinować. Cały czas je zmieniam. Jaskółeczki, jakieś imitacje rybek, coś z twisterkiem. No takie tematy różne. Najlepiej, żeby to nie za szybko opadało. Taki wolny opad na dropshocie i ładują. Albo delikatnie wleczona przynęta pod nie. I tak się najlepiej to sprawdza. Zobaczymy, co dalej będzie jeszcze dzisiaj brało. Obrotówkę przywaliło. Nie wiem jaki duży, ale z obrotówki lubią spadać, więc z daleka na obrotówkę. Zobaczymy jaki wziął. Na trójeczkę. Fire Tiger. Fajnie idzie. Ale to tu jest zupełnie inna wędka, to może się wydawać, a on no taki nawet spoko. No nawet. Nie taki duży. Fajnie walczył. Na taką dużą blachę przywalił. Dobra. Porzucam na obrotówkę. Się coś dzieje. Może jakiś większy się trafi. Trzeba daleko rzucać. Akurat wieje za pleców to. Powinno być spoko. O, ładnie poleciał. Pięknie. Jak się ciepło zrobiło, duszno. Sakra. Jest, zobaczcie. Obrotóweczkę też potrafią przewalić. Jakieś duże chyba nie są. Takie średniaczki. O. A taki lepszy. Obrotówka to obrotówka, nie? Jeszcze trójkę wrzuciłem. I zobaczcie, na trójeczkę taki wziął. Tylko daleko. Mam takie pudełko.
zgotowane. Obrotówkę damy spokój. Z opadu coś walnęło z bardzo daleka. Dałem taką z dociążeniem obrotóweczkę. Bardzo daleko jak tam. Nie wiem, no bardzo. Ale nie niż na dropshota. I z opadu walnęło mi. Zobaczymy jaki duży. Pewnie okoń, no co będzie to. Chciałbym przynajmniej zobaczyć jaki duży. Czy też taki sam jak tu, czy lepszy będzie. Zaraz zobaczymy. Taki sobie. Zobaczcie. Nie za duży. O, taki. Opa. No taką właśnie. Z Lucky Johna z dociążeniem. Leci to bardzo daleko, więc widać, że bardzo daleko też są. O, to leci pięknie. O. O, było. Było uderzenie. O, znowu. Jest. O, proszę. Czyżby obrotóweczka teraz? No, to połowię sobie, a czemu nie? Dawno na obrotówki nie łowiłem. Stalka jest, jak szczupak weźmie, to też. Już tutaj szczupaka, to chyba niezłe szczęście trzeba było mieć, żeby złowić. Jak na obrotówkę chcą, daleko, może coś tam wyciągnę ładniejszego. Trochę walczy. A, idzie ładnie. Na obrotówę. O, ten już fajny. Oj, spadł, niestety. O, tak to jest właśnie. W takiej odległości go scholować to jest ciężko. Jeszcze plecionka. O, znowu ubranie. No zobaczcie. Wszystkie przynęty trzeba mieć. Ładnie. No, tutaj idzie, bo to jest do 18 gram wędka, więc to nam musiała być bestia. O, ładnie tam zbierają, teraz widziałem. To okonie tam dalej. Jest maleńki. Tego idzie jak pociąg. Ale co? Łatwiej będzie mi na błystki łowić, niż bawić się dropshotem. Jak chcą, to czemu nie? Im się zachciało obrotówki, czemu nie? Taki. Nie jest za duży, ale przynajmniej szansa coś tam dalej upnąć. Wiem jak prowadzić. Daleko leci, wiatr wieje, trzeba wykorzystać. Ale wali głową. I spadło. Szkoda. Ten to był ładny. Aj. Kurczę, no piękny był. Tam z daleka mi przywalił. Kurczę, ale była rybka piękna. Waliło głową pięknie. A obrotóweczkę. Teraz sobie dałem na wędkę do 10 gram. 10 gram dropshot i zobaczymy jeszcze dalej. Czy będą chciały. No, jest okoń. Daleko, ale nie duży. Że do góry wychodzi to. Ale ta wędka już nie jest taka miękka, gdzie może się łatwiej holować. No nawet taki sobie. Zobaczcie. O, nie jest jakiś wielki. Haczyk dalej maleńki dałem. I taki. A już był. Aj. I znowu. Jest. Nie ma. Jest. Następny połóż. I spadł. Ale ich tam grubo musi być. Ale na takiej odległości. Masakra. Zobaczcie. Tutaj już ściąga mi już nic. Możemy sobie to spokojnie ściągnąć. Ławiczka stoi daleko. Zobaczcie. Jaki kawał zwijam. No nie ma sensu ciągnąć pod brzeg. Ale przywaliło tam bronia, były piękne. Może coś tam wyjedzie fajnego. Dobra, rzucamy. O, leć.
O, pięknie daleko. Taki daleki dropshot. Naprawdę, szkoda, że jeszcze mi ten wiatr trochę... O, zobaczcie, już był. I siedzi. Takiego daleka. Ile to będzie? Nie wiem, połowa chyba plecionki mi tak mniej więcej schodzi. Ale szybciej będę holował na tym kiju. O, nas przywalczył tutaj. To zawalczył ze mną. Uuu, patrzcie. O, pięknie. Ja sobie se jednak popuszczę, bo to... Jak chcę wyszarpać. Co to jest? Uuu, zobaczcie. Ten już fajny. O, piękny. Opłaciło się. Zmieniłem cały zestaw. Inna wędka. Ciężej, daleko rzucam. Haczyk tylko dałem maleńki. Zobaczcie, dziesiąteczka albo mniejszy. I tam z daleka takie okonie. Masakra. Pięknie poleciało. Może teraz tam jeszcze dalej. Musi to opaść. Fajny, sztywny ta wędka. Pewnie inaczej się prowadzi. O, widzieliście? Jak pięknie było widać. Przetestuję sobie przynajmniej dzisiaj tą wędkę. O, 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 o. Co to się stało? Co to tak mi zawalczyło? O. O, pięknie aż tam. O. Ten będzie chyba lepszy. Może dzisiaj najlepszy. Myślę, tylko że nie spią. Pięknie walczy. Walczymy. Patrzcie, jak już tam gdzieś w bok idzie, to już jest podejrzana sprawa. Ale o. O. Ale okonicho. Ja muszę go powolutku. Jest naprawdę kaban. Chyba największy. Ole, bydlak. Jaki bydlak. Woda czysta, pięknie go widać. Uuu. Oh yeah. Zaraz wam zademonstruję. Co tym razem. Ale kaban, zobaczcie. Przepiękny. Ale bydlak. Bardzo ładny. Zobaczcie. Ja. Wow. Takie to tak. Coś pięknego. Dobra, wypuścimy go. Piękna rybka wraca do wody. Uciekaj. O. Super. Tam stoi. Ile maszyna daje? O, chyba źle trochę. A może nie. Muszę uważać, bo to zielsko mi wpadnie, to potem szkoda, bo znowu zestaw bym pourywał. Ale przywalił pięknie. Na jaskółeczkę. Dobra, jeszcze raz rzucimy. Było to dobrze wrzucone. Coś tam klupło po drodze. O. Patrzcie, tylko opuściłem, ale ten duży nie będzie. Ale rybska. Dzisiaj to jakieś Eldorado. Takich pięć fajnych złowić. Ten duży nie jest, ale tam daleko. Szansa jest. Na razie. Źle wpadnie, to nie ma. O, 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 coś czuję, do ubrania. No, jest, jest. O, trzeba poczekać i siedzi. Pięknie. Pięknie, ale walka. No i właśnie to jest to. Ale udało się chyba. Przeszło to.
A jest to właśnie, wejdzie w to zielsko. Szybciej teraz go zwinąć. Nie jest jakiś duży. Ale piękna walka. No, powiem wam, ta wędka do dropshota świetnie się sprawdziła. Fajnie, bardzo czuła. Idealna, bym powiedział. Szukałem jakiejś wędki i wreszcie trafiłem. Oj, tych okoni dużo, wszystkie takie piękne. Ponad 20 na pewno mają, zobaczcie. Delikatne branie i wisi. Jest jakiś kaban, ale ładnie chodzi. Koni to już nałowiłem. Dzisiaj sporo. O, zobaczmy tego. Taki mały nie jest. Jednego fajnego grubasa udało się złowić, ale zmieniłem sobie wędkę do dropshota i łowię teraz taką wędkę od 1 do 10 gram, 10-gramowy ciężarek, no i mały haczyk i na jaskółeczkę z bardzo daleka mi przywalił piękny okoń. Za mną niestety, zobaczcie, tam jakieś chmury, burza się chyba będzie chciała brać. Mam nadzieję, że to nie wypali, już zagrzmiało. Chciałbym sobie jeszcze powędkować, żeby mnie tu nie zlało. No nic, łowię dalej, może jeszcze coś się uda wydłubać na tego dropshota tam z daleka. Już się nie bawię, tutaj już z bliska. Szukam tych największych okoni. Tych średniaków się nałowiłem, więc teraz postaram się jeszcze jakiegoś większego złowić. Ładnie walczy. Nie jest taki mały. A teraz chyba już za bardzo na szarpie. O, wali tą głową pięknie. Właśnie. Taki. No nie, to słyszę. Ale coś zawsze. Może odpalą znowu. Może inny kolor, jaskrawy damy. Może na to. Coś na przekór spróbujemy. Czy to na to będą chciały? Dziwnie idzie. Jakieś zielsko nie zabrała. Już tutaj ją odholujemy na prawo. Może albo jest taki fajny. O. Zmieniłem jaskółeczkę. O, jak tam rybka daleko chodzi. O, będzie fajny. Zobaczymy. O, nawet fajny. Udało się. Pokombinowałem, zmieniłem jaskółeczkę, dałem taką jaskrawą i teraz takie, ten już taki fajny, ledwie go wyciągłem, bardzo fajny. Pourywałem, będzie trzeba to wszystko powiązać, napiję się, o, ciepło się strasznie zrobiło, ale oko nie biorą. Trzeba przyznać, biorą, chociaż nie aż tak super, ale tam z daleka, za horyzontem da się jakiegoś fajnego złowić. Najbardziej mnie przeraża to tam, zobaczcie. Tam za zaporą już leje na 100%, bo widzę, gdzie chmura. Tam już ładnie leje. O. Ładne. Zobaczcie. O, piękna, bardzo fajna ryba.
pokombinowałem, jakoś na tym haczyku do czebureszki też się dało związać. O, fajne będzie. Takich to już z pełna złowiłem. Gruby, fajny. Jeszcze miał. O, jest, są, dobra. Znalazły się. Dobra. Teraz na to zmiana przynęty. O, mały. Zmieniłem na co inne. O. O, piękne. Cicho, cicho, cicho. O. Gruby. Kabam. I na obrotówkę złowiłem fajnego konia, zaraz wam pokażę. Piękny. Zobaczcie. Jaki fajny kabanek. Superbka. Pokażę wam, na jaką obrotówę wziął. Taką fajną obrotóweczkę. Jeszcze raz wam pokażę, ale piękny. O, jakby takie brały, to naprawdę ładne. To już przepiękne te. Super. Zobaczcie, jaki przepiękny ogień. Wypuszczamy. Super rybka. Zobaczcie, na obrotówki też biorą. To się dobrze zapisze. Się zaczyna ryba ruszać, założyłeś? Ale przypierdź. Fajnie. Nie tylko drobszy.
dzisiaj. No, ten fajniejszy. On tylko trochę za... Eldorado ruszyło. Zabiję zaraz. Ale to tak wszystko ten sam rozmiar, no. No nie. No to moi drodzy, kończę dzisiaj to wędkowanie. Namówiłem tych okoni naprawdę dużo dzisiaj, a jestem w szoku, że w ogóle tak mi się udało trafić je, chociaż bardzo daleko brały na granicy horyzontu, z takim popołudniem, przedpołudniem, później późniejszym popołudniem, ale jednak potem jeszcze na obrotówki mi odpaliły, no i parę fajnych udało się złowić, dużo takich średniaków. Zabawa była cały czas, nie nudziłem się, aż mnie nadgarstek już boli od tego wędkowania dziś i rzucania. Ale na plus, duży plus dzisiaj na tą wodą. Nałowiłem tych ryb, naprawdę dużo tych okoni. No nic, z Wami się już powoli żegnam, słoneczko zachodzi i do następnego, trzymajcie się. Cześć.